openboxa, Stasiu. Opening. Opening. Tak zwany. Tak, powoli, powoli, żeby dziury nie zrobić. Tu, 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 wbij. Mocno. O, i tnij. Tniemy. O kurde. Pokaż. Bumbelek. Aha. No. Rzutek. Pokaż opakowanie, chłopie. O, ciekawe, czy będzie działać. Będzie. No, ładowarkę ma, nie? No, wypadł. No, to nic. Pokaż, pokaż. Czekaj, jak to się łączy. No, przeczytaj instrukcję, albo wyjdź film jeszcze raz. Pokaż, pokaż opakowanie. No, pokaż, synu, bo ja to nagrywam. Wiem. O, Jezu. Okej, okay, jeszcze raz. Wróciło. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj z tej strony, że tak powiem, pokoju, bo miałam ochotę na zmiany i stwierdziłam, że na Wielkanoc chcę zmienić troszeczkę ustawienie w pokoju, więc oto jest. A prawda jest taka, że zmiany są potrzebne, a po ostatnim roku, może bym powiedziała, nam bardzo. No i troszeczkę, wiecie, zmiana w pokoju, trochę przemieszczenie i tak dalej, więc tak. Chciałam się do Was chwilę odezwać, bo syn dzisiaj dostał swoją paczkę, na którą czekał tydzień gdzieś. No, ale oczywiście na stronie i na filmikach danej firmy jest oczywiście głośno, że niby na drugi dzień. Gówno, prawda? Nieprawda. To nie jest na drugi dzień. Absolutnie, ale zabawka godna zainteresowania. Mieszam dwa kolory, bo ten jest troszeczkę za ciemny. A chcę go po prostu zużyć. Długo nie będzie to trwało, bo ja go używam. To jest mój trzeci raz. Także to jest mój trzeci raz używania tego podkładu i no, bardzo dużo zeszło. No, także nie będzie opłacalne inwestycje to niestety, ale byłam bardzo ciekawa, bo korektor tej serii bardzo mi się sprawdził, więc chciałam zobaczyć podkład. No, a co do zmian w pokoju, no zastanawiam się, czy kupić jakieś ozdoby na święta, ale z drugiej strony ja mam zeszłoroczne te ozdoby wielkanocne. No i ja wiem, czy to w ogóle ma sens, bo tak naprawdę może tydzień wcześniej można ozdobić sobie mieszkanie na święta wielkanocne. Tydzień wcześniej, może 10 dni, bo wiecie, o co chodzi. Bo masz niedzielę palmową, no już wtedy można coś tam przemycić i już zacząć świętować. I no bo to już wielki tydzień zostaje, wiecie, o co chodzi, nie? Ale no nie wiem, tak myślę, tydzień wcześniej, no nie wiem, muszę i tak zobaczyć jeszcze, muszę, co mam tam z tych ozdób, bo firanki powiesiłam, zasłony mam takie kwieciaste, kwieciste. Zastanawiałam się, czy nie kupić na Shainie, wiecie, tam są za dwie dychy, za 15 zł, takie fajne nieraz zasłony, firanki. Więc może nie tyle tematyczne, co takie bardziej wiosenne by były. I też bym mogła je, że tak umieścić, że tak powiem, na swoich oknach na Wielkanoc. No ale się zastanawiam, także jestem w trakcie przemyślenia. W ogóle paznokcie muszę zrobić, bo już mi odpadły. Ja wiedziałam, że tak będzie, bo mam stary żel. I niestety taka jest prawda, że mam stary ten żel. I ja o tym wiedziałam, że jak sobie zrobię te paznokcie,
nim, to one będą krótkotrwałe, chociaż i tak dłużej przetrwały niż ja zakładałam. Także wiecie. A co jeszcze miałam powiedzieć? Teraz jak będę robiła paznokcie, to chyba w kolorze, bo ja dzisiaj właśnie specjalnie też pod paznokcie wzięłam sobie, posprzątałam dom tak jakby na Wielkanoc już, bo umyłam okna, powiesiłam nowe firanki, zmieniłam pościel, znaczy do świąt, wiecie, tą pościel jeszcze zmienię, także to nie o to chodzi, tylko tak ogólnie mówię, że zmieniłam pościel, zmieniłam firanki, umyłam okna, odświeżyłam drzwi, znaczy w sensie umyłam drzwi dokładnie, wszystkie drzwi, przeprałam koce, które mam, no nie wiem, no dlatego też koc z Harry'ego Pottera jest u mnie w pokoju, bo nie mam ładnego kwiecia, z tego nie mogę sobie znaleźć tego mojego drugiego, a to jedyny właśnie piorę. No i co? No i właśnie muszę znaleźć jakieś tam ozdoby wielkanocne, już powoli, wiecie, tutaj na stół może postawię coś. No nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić, muszę to wszystko przemyśleć. No. I tyle, no co? Co mam powiedzieć jeszcze? A makijaż robię hit o godzinie 13:30, bo ja wszystko widzę. Bo bo co? To w ogóle uciekł mi. Bo chcę się dzisiaj pomalować, nie wiem po co. Jestem wykończona tym sprzątaniem, bo wiecie, jak się przestawia meble i tak dalej, to wszystkie te brudy za mebli, które tam przez miesiąc się uzbierały, to wszystko naraz się ogarnia. No ale jestem z siebie dumna, bo mi się udało, zwłaszcza przy psie jest dużo brudów, zwłaszcza, że przez ostatnie miesiące Luśka traciła bardzo dużo sierści, bo jeszcze tą taką puchowatą gubiła, więc ona była praktycznie wszędzie, nawet na stole, czego ja nie znoszę w ogóle, no nie znoszę, ale no cóż, no taka kolej rzeczy, taka jest natura, przyroda i tak dalej, więc nie ma co tutaj za bardzo dyskutować. No ale i, no ale i. Jestem zmęczona i ja wiem, od czego to zmęczenie się pojawiło. No wiadomo, dużo zrobiłam. No ale też na pewno podejrzewam, że jutro będę miała spadek formy, więc wykorzystać chcę swoją energię, siłę do działania i zrobić sobie dzisiaj paznokcie. Jest godzina druga, zaraz podgrzeję obiad, bo obiad mam z wczoraj. Obiad jest przepyszny, najpyszniejszy na świecie, słuchajcie. Ja mam dzisiaj spaghetti. Spaghetti, uwielbiam tą potrawę, bo ona nawet na 3 dni jest i jest ok. A odgrzewana jeszcze bardziej nam nieraz smakuje niż taka świeża. Bo, znaczy w sensie świeży sos, bo on na drugi dzień jest taki bardziej treściwy. Smaczniejszy, no i gęściejszy, no nie? No bo to wszystko się tam gdzieś wchłania w to mięsko. No i co? Więc obiadem nie będę się przejmować, więc mogę sobie pozwolić ten czas przeznaczyć, o, brakowało mi słowa, przeznaczyć na pazury. I będę zadowolona. Jeżeli ja uda mi się je dzisiaj zrobić, to będę przeszczęśliwa. No wiadomo, mam już ten żel nowy, więc one już będą takie bardziej stabilne, te pazury. Ojej, ojej, no, 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 no. I ten. I co? I tak sobie pomyślałam, że może ja zrobię takie tematyczne te paznokcie. Wiecie, na święta to już mam tutaj plan, bo już mi syn wyznaczył plan paznokciowy. Jakie będę miała... Przepraszam, bo ja jestem chora jeszcze, także... wyznaczył mi plan działania, że tak powiem, na paznokcie na święta. Ale to dopiero paznokcie świąteczne zrobię sobie z 5 dni przed świętami. Może jakoś tak. Wiecie. A teraz
teraz, to myślałam, żeby zrobić sobie takie właśnie tematyczne na zasadzie fioletowe. Wiecie, post, te sprawy. Żeby nie było. A po co się maluję? Nie wiem. Bo mam dobry humor i dlatego tak jest. W ogóle tak się zastanawiam. Czy ten kąt... No chyba dobry jest. Nie. A, puder to sobie wzięłam ten... 100% glow. Ale on jest jak... absolutnie nawet nie stał. Bo ja się tak cieszyłam, że on będzie taki podobny do tej... Do czego? Woalki. Do woalki, że będzie podobny. Ale nie jest ani ciut, ani ciut. Tyk. To uwielbiam. To tutaj można, och, nabierać, a nabierać. I sobie nie zrobić nim krzywdy. Uwielbiam ten bronzer. Jeszcze mnie ciekawi bronzer z Too Faced. Bardzo mnie ten mleczny taki ciekawi. I jeszcze z takich droższych bronzerów. Bardzo mnie ciekawi ta paleta Kali Contour, która już z biegiem lat, z biegiem czasu już nie jest wcale taka droga. Kiedyś kosztowała 200 zł. Na dzień dzisiejszy widziałam ją za 150. Więc moim zdaniem jak na taką wielką paletę, to no straciła swoją wartość. Ale może i dobrze, bo to chodzi o to, żeby one były te kosmetyki dostępne dla kobiet, bo ach, te kosmetyki to mają taką cenę. Dzisiaj nie robię wyjściowego makijażu, na zasadzie, że dziś będę szła, więc robię sobie tymi kosmetykami, które ja lubię, w których dobrze się czuję i po prostu podkreślają moją urodę, jeżeli można tak powiedzieć, nie? Pytanie, czy ja chcę rozświetlacz? Nie wiem, ale wezmę sobie Anastazję. Anastazję tą, którą dostałam od Mikołaja pod choinkę. Nie, pod poduszkę. Na Mikołajki. Tak. I na oczy powędruje Nabla Nude Palette Baby. Baby Nude. Już robiłam sobie nią makijaż, więc teraz zrobię sobie chyba z wami, chociaż nie wiem, nie pamiętam, robiłam sobie z wami ten makijaż, czy nie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, więc dzisiaj zrobię, pamiętając, że robiłam. Wszystkie stare pędzle, w sensie używane już, i będę robiła sobie grzecznie makijaż na blom, ale o kurczę, zapomniałam. On jest bardzo różowy. Ach, no ale nic, muszę wyrównać. Tutaj też tak zrobić. Ach. Okej. I ten zrobię sobie tu. O. Tym. Tutaj rozświetlającym takim. Tutaj przód. Pięknie rozświetla, tak delikatnie, słuchajcie, elegancko, o, o, to są takie eleganckie kosmetyki, te z Nabli, które, jakby to powiedzieć, one nie robią jakiegoś spektakularnego efektu, ale ten jest bardzo spektakularny i moim zdaniem jest spektakularny, ale no nie zrozumcie mnie źle. Wolę użyć tą niż tą paletę, niż Charlotte Tilbury. Ten czy jakoś tak. Wiecie, o którą paletę mi chodzi? Po prostu to się nazywa. O, ten używam. Rozczarowanie. To jest po prostu.
rozczarowanie, moim zdaniem. Znaczy, w sensie, moim zdaniem, to jest rozczarowująca paleta. Bo już widziałam, że ktoś nagrał filmik True Beauty chyba. Nagrała filmik, jeżeli dobrze mówię, o makijażu właśnie Nataszą, nie, Charlotte Tilbury, i właśnie miała tą samą paletę, którą ja mam, i przeliczyła, że w tej standardowej kwocie, która, jak one kosztują, że jeden cień kosztuje 60 zł, jakoś tak. No, ja miałam to szczęście, że miałam tam, kurczę, chyba ze 3 promocje jakieś tam na siebie nachodziły, więc udało mi się w dużej promocji ją kupić. No i super, bo naprawdę za 250 zł to ja bym jej chyba naprawdę nie chciała, abym sobie pluła w brodę. Niesamowicie, jakbym ją kupiła po prostu. O Jezu, jak pięknie to wygląda. Nie wiem, czy kamera to oddaje. O Boże. Ale to śliczny kolor jest. O losie. O, tak, 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 tak. O, ja cię. O mój Panie. No, cień mam. Gdzie cień? Ale pięknie to wygląda. Ho, ho, ho. Tu jeszcze tak troszeczkę granice. Ho, ho, ho. O, o. Mój Boże. I teraz ten środkowy. Skorzystam, że nie mam pazura i wezmę go paluchem walnę. I on jest... No, on jest piękny. I on ma 1000 drobinek. I sorry, ale... Charlotte to może buty mieć. Widzicie? I bez lampy to jest. To jest bez lampy. A i tak widać. I tak widać te drobinki. Hit! Hit! O, proszę. Można? Można zrobić ładny cień? Można zrobić ładny cień? Ja się pytam. Ja się pytam. Można. I proszę. 9 cień, tak? I ten. Wezmę sobie tutaj na dół. Okej. Okay. Ja myślę, że ten makijaż jest gotowy, moim zdaniem. Moim zdaniem ten makijaż jest gotowy. I jest bardzo ładny i pokażę Wam go z bliska. I teraz zrobię sobie rząsy. Ciach. Dobra, rzęsy dokończone. Ale powiem, że chyba muszę zmienić już tusz, bo nie wykrzesuję wszystkiego, co można wykrzesać z moich rzęs. Mam już kilka tuszy, które chciałabym użyć, zacząć używać. I tu chociaż on jest, bo jest on jeszcze, jest. Tylko on jest taki, że przy nasadzie się zbiera, a tutaj takie tylko pajączki wychodzą. I to już mnie zaczyna wkurzać, bo najlepiej by było, jakbym siedziała z nim godzinę i po prostu te pajączki, o, pogrubiała pajączki, a nie powinno tak być. To znaczy, nie powinno tak być, no, gdyby on taki był zawsze, no to bym nie miała nic przeciwko, ale no nie był taki, był, widzicie różnicę? Kilka machów i pajączki są grubsze i są bardziej widoczne. A kiedyś na początku, jak go używałam, nie musiałam tego robić. Więc
Jeszcze sobie skleiłam rzęsę i czuję normalnie to sklejenie. O, no. Dobra. Tak wygląda, zaraz Wam pokażę z bliska. Dobra, to co, to ja Wam życzę miłego dnia. I później jeszcze zrobimy razem pazury. Zjemy obiad, wypijemy razem kawę. Nie wiem. Tak już... Aha, słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć. Oglądałam sobie na swoim kanale też, bo lubię wracać do starych filmów, wtedy kiedy Luśka na przykład była mała. Albo na przykład poprzednie gdzieś tam święta Wielkiej Nocy, nie? Takie wiecie, jakby powrót do przeszłości. No i super jest mieć je nagrane i wracać do tego, co było. Przypominać sobie, jakie się miało zdoby, bo wiecie, to wszystko jest pochowane gdzieś tam po szafach, szufladach, po półkach i po prostu mieć tak jakby wizję na to, co zrobić z tych ozdób na ten rok, nie? Wiecie, o co chodzi. Albo ewentualnie co sobie dokupić, czy coś w tym rodzaju. No dobra, to ja już kończę. Na razie i trzymajcie się ciepło, bo idę odgrzać obiad, bo to już mniej więcej ta pora. Może nie jest wystawowe, ale cieplutkie, świeże w sumie. No, także taki obiadek. No i deserek. Syn taki deser, a ja zaraz sobie zrobię kawę. I tu mamy kawkę. I takie słodycz, taki typowo już wielkanocny. Także Wielkanoc coraz bliżej. Tam jeszcze kapcie świąteczne. Ale już tutaj, patrzcie, już wyłożyłam, chociaż nie prasowałam, no ale mówię Wam, dzisiaj już nie ten. Łóżko już rozwalone przez psa, no ale to niestety. O, stopa. Nie patrzcie na skórki, bo skórki się umyje i nie będzie ich, bo tu mi się powylewało. I ogólnie kształt mam... Nie jestem niezadowolona z kształtu, ale kształt sobie zrobię pilniczkiem, jutro dorobię, ale powiem Wam, że nawet tu z tyłu mi się to podoba, jak to wygląda. Jeszcze tutaj mogłabym doskrobać, no ale trudno, nie, już nie dzisiaj. Druga ręka jest jeszcze bardziej tragiczna, ale nie będę jej pokazywała, bo tutaj ten paznokieć też w ogóle mi nie wyszedł. Ale chodzi o kolor. Słuchajcie, no kolor jest the best. Pięknie mi się podoba. Znaczy pięknie mi się podoba. Piękny jest. Podoba mi się strasznie. I to jest taki kolor właśnie na post. Prawo wyborcze od 21 roku życia.